Tak się na klimie suszą gacie. A ty nie wyłączaj tego odcinka zbyt szybko, bo później się wszystko rozkręci. Także jedziemy dzisiaj z tematem. Na początku może poprzynudzamy, ale później będzie fajnie. Będziemy na starym mieście, pójdziemy coś zjeść. Początek jaki jest, ale wszystko musi mieć swój początek i koniec. Zapraszam na film. Witam wszystkich serdecznie z rana. Taki widok z okna, ja idę na śniadanie tu w hotelu i zaczynamy po śniadaniu działać. Miasto Chaoshan. Jest to miasto takie, można powiedzieć, fabryczne, przemysłowe. Wczoraj tu naprzeciwko byliśmy na ulicznym żarciu. Tam, gdzie ten kolorowy budynek, bardziej na rogu tam. No dobra, nic tu po mnie, trzeba działać. Czasem śniadanie. Wracam ze śniadania, rzut tutaj na parking wewnętrzny. No tak jak mówiłem, okolica fabryczna. Słuchajcie, schodzimy na dół, bo już samochód z firmy nam nie czeka, także spieszymy się. Słuchajcie, wróciłem ze swojego tam zadania w fabryce, co miałem tam towar sprawdzić. Pada na zewnątrz, tak więc bierzemy parasolkę. Tutaj oglądam sobie wapniaka z Mencenem. Jeżeli o podatkach, spółkach, polecam Wam ten kanał. Kurczę, szkoda, że za oknem pada. Zostaje tu jeszcze jedną noc, jeszcze jeden dzień. Miałem jechać do Shenzhen, tam kapelusz na mnie czeka z jakimiś znajomymi. Ale nie za bardzo jest jak się z miasta wydostać, jest tuż po świętach, nie było biletów tutaj na szybką kolej. No i też za bardzo mi się nie chce, bo pojutrze rano muszę być w mieście Zhuhai na lotnisku, tam przylatują do mnie Chińczycy, którzy mieszkają w Polsce. No dobra, nieważne, teraz idziemy na dół, przedłużyć pokój, muszę kuriera wezwać, wysłać jakieś tam próbki, pójść do sklepu po fajki, może się przejść, zjeść coś. Idziemy, pada deszcz, tak więc nie jest zbytnio przyjemnie i nie sprzyja to, żeby połazić. Pogoda trochę się rozpogodziła, to znaczy przestało padać, przynajmniej wychodzimy na zewnątrz, idziemy ponagrywać, zjeść i jakieś tam zabytki, te sprawy. Zostawiamy włączony komputer, niech se tam reklamy lecą, akurat ten kanał Wapniaka lubię oglądać, także niech mu tam nabija playlista, mnie tu i tak nie będzie. Słuchajcie, mam kolejne takie, dostałem świeżutkie jedyneczki i rozstrzygniemy ten konkurs skarpetkowy. Kto pamięta konkurs skarpetkowy, muszę usiąść i rozstrzygnąć i później zrobimy coś z tą walutą, żeby Wam też rozdać, bo przecież takie ładne, nowe, prosto z drukarni, szkoda używać. Schowam je w notes, w kalendarz taki biurowy, wiecie o co chodzi, no w takie książkę. I zawiozę do siebie i zrobimy jakiś konkursik, a na razie wychodzimy. Zawsze jak jestem w hotelu, proszę o dwie karty, że jak wychodzę, żeby prąd dalej był, żeby się sprawy ładowały oraz klima, żeby chodziła, wrócę, żeby było w miarę ok. A w ogóle idziemy tutaj na ten most obejrzeć i na Stare Miasto. Tak się prezentuje skrzyżowanie w Chaozhou. Tutaj motory też bardzo popularne, też ponieważ jest taka temperatura, taka, no jak się mówi, taki klimat, no słowa znowu mi uciekają. Trochę mi tutaj Kambodża przypomina, nawet zapachem. Taka Kambodża, tylko więcej trzeba płacić za wszystko. Oczywiście nadmiejmy, że tutaj jesteśmy w jakimś tam mieście,
fabryczno-przemysłowym w Chinach, w bocznych uliczkach, a tak wygląda stolica w Kambodży, w centrum. Dochodzimy do celu, bo już mamy jakąś tam ulicę, fajną bramę, wszystko trochę w starym stylu. Są też riksze, czyli zaczyna się turystyka. Coraz bardziej mi się podoba takie miejsca turystyczne, a to wy mnie do tego, żeście przekonali, bo ja zawsze byłem sceptyczny. Zawsze tam miasto, a tych atrakcji omijałem, nawet jak gdzieś byłem blisko. Wymagało to jakiegoś wysiłku, czasu, nie wiem, tam pół godziny dojazdu, to już nie jechałem. A teraz pokazałem wam te góry, pokazałem wam ostatnie jeziorko, coś tam jeszcze i mi się spodobało też. I u was też widzę, fajny oddźwięk jest na kanale. Też mi tam lajki dajecie, oglądalność jakaś tam jest. No i urozmaicenie dla kanału. Tutaj fajne lampiony. Także proszę o lajka i komentarz. Komentarz ważniejszy od lajka. Albo jeszcze udostępnienie chyba ważniejsze od komentarza. Nie wiem, jak to jest w algorytmie YouTube'a, nikt tego nie wie. Także dajcie wszystko. Lajka, udostępnijcie, skomentujcie i zaglądajcie często. Bardzo fajna, klimatyczna brama. Taki oddaje ducha Chin, tutaj kultury azjatyckiej. Zaraz przez nią przejdziemy. No i nagrywamy już, że tak powiem, właściwy odcinek. Przed nami kolejna brama, a później jeszcze kolejna brama. Widzę, że jest to tak co ileś, powiedzmy co 200 metrów takie coś ustawione. Kogo interesuje, co tutaj dokładnie się mieści, robimy zbliżenie na anglojęzyczny przewodnik. Możecie robić klatkę stop, a my tutaj jeszcze taki rzut na stary budynek. Straż porządkowa pojechała MLX-em. Ja wam nie żartuję, tutaj teraz widzę z perspektywy te bramy, tam dalej jest ich, ja już widzę kilkanaście przed sobą i są coraz ładniejsze. Żałuję, że tutaj gdzieś hotelu nie wziąłem, chociaż też nie mam daleko. Ja tu na pieszo przyszedłem, nie wiem, 15-20 minut szedłem. Zawsze jak biorę hotel, to teraz zwracam od jakiegoś czasu na lokalizację. Niech hotel nie będzie takiej najlepszej klasy, może być średni. Już takich najgorszych nie chcę brać, bo tam zawsze też internet pada. Zresztą te najgorsze często nie mają licencji dla obcokrajowców. Te najgorsze, najtańsze. No ale pamiętajcie, ważna lokalizacja, szczególnie w dużych miastach, bo później tracimy czas, a i tak pieniądze tracimy na taksówki, na te sprawy, nie? Tu mamy sklep, restaurację, która oferuje jakieś tam lokalne przysmaki. Czytałem dzisiaj trochę o ich kuchni. Tutaj macie kolejną bramę ładną. Wracając do tych hoteli, no to powiem inaczej, no jeżeli mamy wybór, powiedzmy, lepszy hotel, a dalej, to wolę ciut gorszy, a bliżej. To prosta zależność. A przed nami kolejna i kolejna i kolejna brama. Także ten deptak jest dosyć długi. Myślę, że jeszcze znajdą się też na naszej drodze jakieś pagody. Później pójdziemy nad rzekę, na most, którego historia też sięga 850 lat. Zobaczycie, tam też pewne będą tabliczki. Zresztą kto chce, to sobie na Wikipedii może doczytać. Póki co jesteśmy tutaj i oglądamy to, co jest tutaj. Oczywiście pójdziemy coś zjeść. Dzisiaj kapelusz do mnie dzwonił od rana, znaczy od wczoraj już. Kapelusz jest teraz w Hongkongu i wieczorem przyjeżdża do miasta Shenzhen. Ja do Shenzhen mam jakieś 300 km, do kantonu będzie 400 gdzieś, mówię w przybliżeniu, ale tam dzisiaj jakaś dobra biba się szykuje i kapelusz mnie zaprasza. Ja mu mówię, słuchaj, ja nawet nie mam ciuchów, mam same krótkie gacie, jestem po ponad 2 tygodniach wyjazdów i tak dalej. Nie, wpadaj, nie? Ponad samego alkoholu jest na polskie złotówki za ponad 20 tysięcy, nie? Gdzieś jakaś tam mega impreza z jakimiś mega ludźmi, nie? Taki przerywnik, jak idę tutaj, mamy jakiś hotel, nie? Także można było tutaj się... Hotel, motel, pensjonat. Słuchajcie, no jacyś tam, kurczę, mega grubasy. Kapelusz sam tam będzie chyba jednym z mniejszych, ale mówi, nie ma problemu, wpada, już mówiłem o tobie, też cię zapraszają. Ale nie dam rady, bo jutro znowuż muszę być rano w Zhuhai. Zhuhai to jest zaraz przy Macao. Tam odbieram z lotniska Chińczyków, którzy przylatują z północy Chin. Lecą ponad 2000 km, a znamy się z Polski. Oni teraz siedzą na Wólce Kosowskiej. To jest takie centrum
hurtowe pod Warszawą, Wólka Kosowska. Ten Chińczyk już siedzi, nie wiem, z 15 minimum, bo ja jestem 10 lat w Chinach, a ja go w Polsce znałem 5 lat jakoś, czyli pewnie on jest nawet dłużej. Ma już obywatelstwo polskie, zna polski. No i akurat teraz jest w Chinach, także przyleci, żebyśmy się spotkali. Ja nie mogę lecieć do niego, bo mam jakieś tam obowiązki tutaj, na miejscu. I pojedziemy do Białego Chińczyka odwiedzić. Kto zna Białego Chińczyka? Biały Chińczyk jest taki vlog oraz kiedyś był blog pisany, jak ja pisałem bloga, także on też pisał. Też tu mieszka, mieszka w Chinach ze 20 lat. Także facet już ma, nie wiem ile lat, nawet nie chcę mówić, ale pod 70. Jeszcze chyba nie ma, ale już około. Dużo działa, sprawy tutaj w Chinach, fabryki, handel. Teraz coś w Birmie też działa, także chcemy do niego podjechać, tam pogadać. I towarzysko, i biznesowo. Co się uda nagrać, to nagram. A póki co wracamy tutaj. Jesteśmy w prowincji Guangdong, miasto Chaozhou. Tutaj ogólnie ten region nazywa się Chaoshan, właśnie od miasta Chaozhou i miasta Shantou. Dwie pierwsze sylaby tworzą nazwę tego regionu. Tutaj widzicie na banerze przed sklepem z pamiątkami jest właśnie ten most, do którego idziemy. Kuchnia tego regionu charakteryzuje się tym, że dbają o świeżość produktów, a używają mniej przypraw. Tak przeczytałem przynajmniej na Wikipedii. Nie wiem, ile w tym prawdy. No jest dosyć popularna. Jest tak kuchnia kantońska. Jeszcze w kuchni kantońskiej ta kuchnia tutaj Chaoshan jest bardzo wyodrębniona. Czyli jest to jedna z bardziej znanych odmian kuchni kantońskiej. Też jest dużo u nas, tam nawet na Nanszy, u mnie na dzielnicy jest dużo restauracji, które właśnie się logują tym, że są tutaj z Chaoshan. Tutaj sklep z herbatą. Właśnie też tutaj ten region charakteryzuje się jakimś tam specjalnym rytuałem parzenia herbaty. Tutaj macie stolik do herbaty z drewna przed sklepem. No i tutaj macie herbatę w różnych koszach tradycyjnie sprzedawaną. Te herbaty są dosyć drogie. Potrafią za kilogram kosztować parę tysięcy polskich złotych, a nawet i więcej. Ja już tak mówię, co Chińczyk sobie, może nie przeciętny, ale no przeciętny Chińczyk powiedzmy, dwa razy do roku sobie kupi herbatę za paręset złotych, może za 1000 złotych. No zależnie tam od portfela, nie? Ale to nie są jakieś tam, że paczka herbaty tutaj jakaś taniocha. Bo to, no do tego jest cały, że tak powiem, rytuał, opis, ręcznie zbierana w słońcu od prawej strony, później suszona i skręcana w wiosce takiej, z gór przyniesiona ręcznie, bo żaden samochód tam nie dojeżdża, wiecie, jak to w koszach i tak dalej, nie? No część prawdy, część pewnie fałszu dla marketingu, ale no coś w tym jest. Generalnie, że tak powiem, książkowo, jeżeli byśmy czytali, czy właśnie jakaś Wikipedia, no to tak to wygląda. A w praktyce życie życiem, później troszeczkę pewnie to wszystko jest oszukane. Chińskie lampiony przy okazji tutaj takiego przejścia. No i cały czas sklepy albo z pamiątkami, albo z herbatą, lokalne produkty. Oczywiście też restauracyjki. Wieczorem pewnie będzie tutaj więcej ludzi, chociaż pogoda nie sprzyja, bo jest tak deszczowo. Widzicie, wszystko jest mokre, dzisiaj padało. Myślałem, że to już się kończy, a to jest po prostu tylko przecięcie tak ulicy. Pan tu zastawia te kwietniki, żeby ludzie mogli przejść, ale żeby tutaj motorami nie wjeżdżali. A sam tu przejechał przed chwilą tym swoim, bo to jest pan od tej śmieciarki tutaj motorowej. Musiał sobie drogę udrożnić. Widzicie, zakaz jest przyjazdu motorów, a on tu ma taką śmieciarkę mobilną. Kurczę, tutaj cały czas się to ciągnie tam dalej. O, idziemy do świątyni, jest świątynia i to nie mała. Tutaj chorągwie na restauracji. No muszę wam powiedzieć, że jest klimacik, odcinek zaczął się tak, można powiedzieć, nudno. A klimacik się robi, mi też się coraz bardziej podoba. Kolejny chleb z herbatą oraz takie rzeźby z korzenia, nawet w gablotach powystawiane. To
tutaj inne rzeźby. Zresztą widzieliście u mnie w hotelu też taka stoi na dole i pilnuje windy oraz gości. Zapalimy papierosa, idziemy do tej świątyni tutaj. Do świątyni z papierosem nie wejdę, ale do sklepu mogę. Zobaczcie, stół do parzenia herbaty i to normalnie używany. Tam popielniczka, jakieś tam filiżanki, ludzie widać korzystają z niego tutaj, sprzedawcy. Tam dalej alkohol robiony z różnych nalewek. A tutaj czarki do parzenia herbaty. To są drogie sprawy z reguły. Pudełka do herbaty również oraz u góry herbata w szklanych pojemnikach. Akurat skorzystamy, że pala, jestem przed, także najedziemy. Tutaj macie po angielsku wyjaśnienie, co to za świątynia. Klatka stop, to chce przeczytać, a my zaraz będziemy tutaj wchodzili. Po drugiej stronie jest centrum handlowe, czy no coś w tym stylu. I parking też jest oddzielony murem nawiązującym do architektury tej świątyni. Są też riksze, czyli też taki element tradycyjnej kultury tutaj chińskiej. Po wejściu do świątyni oczom nam ukazuje się taki widok. Widzę, że świątynia jest złożona z kilkunastu pawilonów. Ten może być centralny, największy, chociaż niekoniecznie. Dopiero co przekroczyłem bramy. Ale jest klimacik, tutaj drzewka banzai i to w takiej większej skali niż tylko takie domowe. To już można powiedzieć ogrodowe, dosyć wysokie. Tutaj mamy plan tej świątyni. Czyli ten pawilon, gdzie weszliśmy, był no i chyba jeden z większych, później za nim jeszcze są, także tam pójdziemy też. Jeszcze cofnijmy się rzut kamerą na tą bramę, którą wchodziliśmy. Obok oczywiście sklepiki z pamiątkami. Tutaj zrobimy zbliżenie na ten słupek. Nie wiem, jaką funkcję pełni, ale ma bardzo ładne ornamenty azjatyckie, chińskie, buddyjskie. Przepraszam, jeśli się mylę, a jest to świątynia może taoistyczna, ale te wierzenia się przenikają. Oczywiście specjalista mi powie, że nie, ale jak dla mnie, dla laika, jest to podobne. Tutaj filary oplecione przez smoka. Rzeźby ścienne. Już więcej nic wam chyba raczej nie dopowiem. Włączmy lepiej nastrojową muzykę. Dobra, wychodzimy ze świątyni, wracamy do cywilizacji. Chaozhou Guchen, czyli Stare Miasto po polsku. Tutaj znowuż opis, znajdujemy się tu na mapie. Macie opis, także kto chce, klatka 100, opisy przeczytajcie.
Tam nie byliśmy, ale widzę, że cały czas ciągną się te same bramy. Będzie jakaś powtarzalność. A w tym kierunku widzę jakiś stary mur, jakąś starą bramę wjazdową do miasta, też coś w kształcie pagody, tak więc idziemy w tamtym kierunku, no i celem jest ten most na rzece, który już tam widzieliście wcześniej na tych banerach reklamowych. Komercja musi być, żeby to wszystko się finansowało, żeby to wszystko prosperowało i żyło. Jak najbardziej lubimy i sami wiemy, że tu przepłacamy, no ale taka jest zasada we wszystkich miejscach turystycznych na świecie. Zaczyna padać, ale obiecuję Wam, że nie zniechęcę się. Idziemy na ten most, dojdziemy, a po drodze jak będą fajne miejsca, to wbrew pogodzie wszystko odwiedzimy, wszystko zobaczymy. Ładna architektura. Zresztą mi też przypomina trochę właśnie jak się jest w Malezji, czy w Tajlandii, na pewnych dzielnicach tych starszych. Też to mniej więcej podobnie wygląda. Te zwane hutongi. Z Pekinu bardzo znane hutongi, czyli właśnie dzielnica takiej niskiej zabudowy. Tutaj jest wyższa, bo ta w Pekinie jest parterowa. Ponoć się nikt nie mógł budować wyżej niż cesarz, aż cesarz się zbytnio wysoko nie budował, także tak to było. Ja Wam często przytaczam jakieś legendy, opowieści. Czasem jest to może nawet nieprawdziwe, ale no tak po prostu gdzieś zasłyszałem i tak to funkcjonuje generalnie w opinii. Klimatyczna, wąska uliczka, a przed nami jakaś brama duża, wjazdowa, nie wiem czy część murów obronnych miasta, zaraz się dowiemy. W każdym bądź razie architektura, która pod nasz odcinek, pod nasze filmy jak najbardziej się tutaj nadaje. I wydaje mi się, że tutaj jakoś dołem gdzieś coś pójdziemy nad rzekę. Zobaczcie, kolejna sprawa, kolejna wieża tam się nam wyłoniła. No i jeszcze takie ujęcie, aby obydwie wieże złapać na jednym kadrze. A za tym pawilonem, za tą wieżą tutaj wyłania nam się chyba kolejna świątynia. Tym razem mniejsza. Może nie pójdziemy na tyle czasu, ale zajdziemy, wszystko chcemy obejrzeć. Teraz widok z tej strony, zaczyna coraz bardziej padać, deszcz, a tak jak Wam mówiłem, nie poddamy się. Podchodząc tutaj mamy kolejną uliczkę i chyba taka sama powtarzalność, jak widzicie te bramy niekończące się tam dalej, jedna za drugą. A po naszej przeciwnej stronie mamy wejście na most, który właśnie chcieliśmy, który jest celem naszej podróży. No i póki pada, bo pada, ale nie pada jeszcze tak mocno, to wykorzystajmy to i idźmy tam. Tu jest wejście, jeszcze trzeba kupić bilet. Mam nadzieję, że nie jest za późno, bo jest po piątej, że jeszcze mnie wpuszczą. A tak z drugiej strony prezentuje się ten pawilon cały z murem obronnym, który Wam wcześniej pokazywałem. Idziemy po bilety. Obawiam się, że już zamknięte, bo kasy biletowe były zamknięte. Chyba nie będzie można wejść. To mamy problem. Jutro z samego rana o 6:50 mam pociąg. Także trzeba będzie jeszcze dojechać na dworzec. O 6:00 muszę wyjechać. No niestety. Już wszystkich wypuszczają, nikogo nie wpuszczają. Słuchajcie, nie możemy wejść, ale możemy nagrać wideo tutaj z brzegu. Nawet lepiej się to tak prezentuje. Cały most. Na drugą stronę. Jesteśmy za późno. Same pagody, zaraz zrobimy zbliżenia, trochę zdjęć i nie ma wyjścia. A tutaj na foodkarcie mamy zdjęcie w lepszej okazałości. Panorama w drugą stronę też ładna, szczególnie te góry, chmury, tafla wody. No i właśnie jedziemy tutaj w tą stronę. I jest ten most. Tutaj z drugiej strony tej wieży, baszty, tutaj mamy taką małą świątynię. Tianhougong się nazywa. Idziemy odwiedzić, o ile się da wejść, tam do środka mała. Pokazywałem Wam już ją z boku.
słuchajcie, nagrywam z zewnątrz, nie chcę tam przeszkadzać w, nie wiem, w celebracji. Bardzo mała ta świątynia, ale bardzo bogata w środku. Raczej nie powinno się wchodzić i nagrywać, tak więc jesteśmy tu. Ściszyliśmy głos, kolumny na zewnątrz. Zrobiłem lekkie zbliżenie, żebyście widzieli, ale nie będę wchodził. Jeszcze taki rzut i wymiksowujemy się. Myślę, że na dziś już starczy kultury, sztuki i religii. Idziemy coś zjeść, czyli Weselcza strona życia. Zapada wieczór, mamy godzinę, już Wam mówię, która jest za 15:06. Tak więc przyszła pora coś przekąsić. Chodźcie ze mną. Tutaj sklep z pamiątkami, takie sprawy w drzewie. Myślę, że to rzeźbią już jakieś maszyny, drukarki 3D w drewnie. Lub może być też jakaś tam masa drewnopodobna, gdzieś bakielit. Teraz taka przebitka na rzeczy mniej ważne i wyłączamy na moment kamerę, żeby zostawić baterię, jak jeszcze gdzieś usiądziemy zjeść. Doszliśmy do kolejnej atrakcji turystycznej. Oczywiście zbliżenie dla Was, kto chce, niech przeczyta. Klatka stop. A my idziemy zobaczyć, to jest jakiś pałac. Tak się przynajmniej nazywa. Ale chyba nie wejdziemy do środka, bo już jest za późno. Niestety. Brama zamknięta. Słuchajcie, to wszystko jest jakaś tam forma świątyni. Forma w świątyni, dokładnie. Ale nie wejdziemy. Byliśmy w jednej, wystarczy. Tak to wygląda, ta jest mniejsza. Może kiedyś będziemy w tym mieście, to będziemy wiedzieli, gdzie mamy iść. A tymczasem idziemy na żarcie. A tutaj teatr w Chaozhou. Przypomina mi troszeczkę takie nasze teatry z małych miasteczek powiatowych. Bo właśnie w Chaozhou, jeszcze Wam nie mówiłem, jest bardzo znana opera na całe Chiny. Właśnie pochodzi stąd, z regionu Chaoshan, czyli tak jak Wam wcześniej wspominałem, z miasta Chaozhou oraz z miasta Shantou. To są dwa miasta. Jest jeszcze miasto Jian. Tutaj trzy miasta tworzą ten region, ale w nazwie Chaoshan znajdują się tylko sylaby z tych dwóch miast najważniejszych. Trzecie jest na doczepkę. Wchodzimy w jakąś mikrouliczkę, już nie turystyczna, i takie najbardziej sprawy lubimy. Tutaj jakby ktoś chciał, się interesuje hodowlą ptaków, gołębie oraz inne, kanarki. Właśnie te klatki, to wszystko słowiki, wywodzi się przecież z Chin. Była baś Andersena o słowikach i tak dalej. Kto pamięta, ten pamięta, kto nie pamięta, to już sobie nie przypomni. Ale tu też są jakieś pensjonaty, to cały czas jest jednak turystyczne tutaj. Ale jest klimacik właśnie. Pół turystyczne, pół ludzie faktycznie tutaj żyją, mieszkają. Widzicie nowe szyldy, nowych restauracji, nowe sprawy. Ale o ile tam nagrywałem i było na tych turystycznych stricte miejscach, to nie wzbudzałem żadnego zainteresowania. Tutaj tylko widzę, tam gdzieś głowa wystaje zza kraty albo zza muru. Ktoś patrzy, udaje, że w ziemię, a patrzy na mnie. Takim wzrokiem
po co tu intruzie przyszedłeś, czego szukasz, nie? Zostaw pieniądze, to będzie okej, okay, nie? Jak tak się idzie, tylko nagrywa. Tylko lubię zawsze być gdzieś tam, gdzie już zostawiłem pieniądze, gdzieś w restauracji, gdzie zamówiłem jedzenie, no to nie ma problemu, to oni wtedy inaczej podchodzą do tego. Ja się staram stąd wydostać. Idziemy cały czas prosto, oddalamy się od rzeki i właśnie myślę w ogóle, bo wczoraj mi to pod hotelem podpasowało, jedzenie, to jest jedna sprawa, druga sprawa, fajnie się tam to prezentuje, tam są jeszcze inne rzeczy do skosztowania, których ja nie spróbowałem, no i już mnie znają, tam nie będzie żadnego kłopotu z nagrywaniem, no i naprzeciwko hotelu, skończę jeść, na pieszo wrócę w minutę do hotelu. To trzeba gdzieś skręcić albo w lewo, albo w prawo, bo tu się nigdzie nie wydostaniemy, zaraz się zapytam. Powiem wam, że wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że jak będę szedł tędy, którędy idę, to dojdę do jakiegoś jeziora, tak więc dalej mamy nagrywanie. Jesteśmy dalej w tych uliczkach i tutaj naprawdę jest fajny klimacik i to już raczej nie jest udawany, bo to nie jest pod turystów, tylko ktoś naprawdę wierzy w te sprawy i dobrze. Podoba mi się spotkać takie tutaj ołtarzyki uliczne. Po drodze mijamy sklepik. Też tutaj właśnie w tych wąskich uliczkach. Trochę się w tym wszystkim pogubiłem. Chcę się już wydostać, bo zaczyna padać deszcz i trzeba będzie zmierzać gdzieś tam pod hotel na te tereny. Pomimo, że jest fajnie tutaj, ale tak jak ja często powtarzam, jest tu powtarzalność. Słuchajcie, dochodzimy do cywilizacji. Jesteśmy przy drodze asfaltowej, głównej. Zaraz. Także jakaś taksóweczka, bo mówię wam tak, mrzy się mówi. Mrzy, deszcz. Trzeba wracać pod hotel. Że tak wam ogółem powiem. Tu już nowe bloki. No i doszedłem też do tego jeziorka, o którym wam wspominałem. Dobrze mnie koordynaty na mapie pokazywały. Mamy też jakąś pagodę. Ale tutaj też już jest centrum. Tam też jest jakaś brama, ale to widać, że jest nowo zrobiona. Pewnie jakieś centrum handlowe w starym stylu. Tutaj też bardzo ładny budynek. Nie wiem, restauracja lub hotel, raczej hotel z restauracją na pewno połączony. Jeszcze raz pejzaż jeziora. Tutaj mamy opis, jak zawsze. Tak więc klatka stop. Raz tutaj, druga klatka stop tutaj. Tam daleko na jeziorze też jest jakaś pagoda. Nie będziemy już tam szli, bo wieczór jest i deszcz pada. Słuchajcie, plan jest taki, że wchodzimy w tą bramę. Tam też coś może być fajnego, za nią może jakaś ulica z żarciem, deptak. Zobaczymy. Tak więc idziemy tą uliczką, jest klimat. To nie jest żaden deptak, po prostu ulica. Tutaj mamy same ciuchy, ale ludzi nie ma, kurczę. Nie wiem, jak oni z tego żyją tutaj, może nie jest okres turystyczny, bo tu ani nie ma miejscowych, ani zamiejscowych. Cały czas idziemy tą uliczką, podoba mi się tu, no deszcz nie pada, ale bardzo tak słabiutko, także cały czas tutaj działamy. Kurczę, ta ulica nie chce się skończyć i te sklepy z ciuchami nie chcą się skończyć. Na klientów jak nie było, tak nie ma. Wiecie,
kwestia jest taka, że ja nagrywam, coś do Was mówię, później rozłączam się, idę parę minut, nie wiem, 3, 4, 5 minut, ta ulica się ciągnie, znowu włączam kamerę, to nie jest tak, że cięcie i ja nie przeszedłem, nie? Tu cały czas się idzie. Znowu powoli dochodzimy do jakiejś cywilizacji, już nie mam zamiaru wchodzić w boczne uliczki. Trzeba się ewakuować pod hotel, widzicie, już zapada zmrok powoli. Także teraz wychodzimy już na cywilizację i też trochę ponagrywamy, żeby nie było, że tutaj miasto tylko takie dziadowskie, wąskie uliczki ma. To ja akurat w takich byłem, bo mi się takie podobają i tak trafiłem po prostu. Ale tutaj mamy normalne butiki, normalne ulice się zaczynają. No dobra, wołamy taksówkę, jedziemy tam pod bazę. Tutaj wygląda zamówienie taksówki. Zamówiłem, to jest miejscowy Uber. Mamy markę samochodu, numer rejestracyjny, kolor, nazwisko kierowcy, a czasem i zdjęcie kierowcy, to już jak sobie sam wrzuci opcjonalnie. Oczywiście cena, trasa, gdzie on jest, za ile przyjedzie, ile mniej więcej będzie kosztował nasz przejazd, mniej więcej, bo jeżeli tam mu zmienimy trasę, czy będą korki, to jest takie orientacyjne. Słuchajcie, wróciłem pod hotel, jest godzina 7:20, tamci jeszcze nie zaczęli, tak więc jedziemy do pokoju, a później jeszcze zejdziemy, także nie koniec filmu. Wyszedłem z hotelu, znowu chodzę po jakichś uliczkach. Czekam, aż się te nasze knajpy pootwierają. Część się otworzyła, ten nasz już się otwiera, tak więc zrobiłem spacer dookoła, mówię, może coś znajdę lepszego. Nic lepszego nie znalazłem. Idziemy do tego, co wczoraj. Ale po drodze sobie pospacerujemy, mówię, dookoła. Może się coś znajdzie lepszego, o, w ten sposób. Wpadłem kupić sobie kokosa. Jemy kokosa, tak będzie otwierany. W warzywniaku. Tutaj mamy kokosy. O, siedzie. Kupiłem jeszcze brzoskwinie. Zaraz jak będę wracał do hotelu, to pewnie jeszcze jakieś tam inne owoce sobie kupię. Na razie jestem na, że tak powiem, na wyjściu. Będę na wejściu, to przyjdziemy tu coś kupić jeszcze. Jest godzina za 20:10, ci nasi tam naprzeciwko hotelu jeszcze się nie rozłożyli, tak więc nie ma co czekać, idziemy na nowe miejsce. Będzie coś nowego. Tutaj serwują jakieś zupy, może coś zjemy. No, jestem w takim fajnym miejscu, zjemy sobie makaron oraz zupę z ryby, ze skóry rybiej, czyli dużo kolagenu. Na czarno menu. Rzadko takie coś w Chinach się zdarza. Deska. Zobaczcie, jaka konkretna. Duża. Ja siadam tutaj. Mam jakieś tam sosy. Sos sojowy. Ocet sojowy. Papryka tutaj. No i tyle. Robi się teraz mój makaron. Tutaj sprawy tak w chińskiej kuchni. Wchodzą przyprawy. Trochę marchewki. Sałata. Czyli mamy wjazd na kuchnię. Woda zapali się, czy nie? Nie. Wchodzi makaron. Trochę mięcha weszło też, już wcześniej przygotowane. Oczywiście na pewno wejdzie sos sojowy jeszcze. Teraz sos sojowy.
I jeszcze jakiś sos. Nie wiem co to jest, ale ma być dobre. Dobra, nie przeszkadzamy tutaj już na kuchni. Pokażę wam później efekt. No i tak to się jakoś tam toczy wszystko. Dzięki wam za lajki, za subskrypcje, za wejścia. Pamiętajcie, żeby gdzieś tam to dalej puszczać, udostępniać na Facebookach waszych. No, dzięki. Tak się to prezentuje już zrobione. Bardzo fajnie. Zaraz dodamy sobie jeszcze ostrego. Może sos sojowy, może jeszcze ocet sojowy, bo ja lubię podostrzyć. Każdy ma różne smaki. Makaron już kończę, mówię wam. Pierwsza klasa. I taka zupka wjechała. Z bardzo dużą ilością kolagenów. Rybia skóra. Słuchajcie, wyszedłem, za wszystko zapłaciłem 30 janów, czyli jakieś 17 zł. Tej zupy już po prostu po tym makaronie nie mogłem zjeść, to sobie wziąłem. Jeszcze mi dolał, mówi, tutaj więcej wejdzie niż tamtego, trochę wypiłem. Już tam na miejscu, żeby wziąć do hotelu, w hotelu się napić. Także idziemy, bo tu obok jest hotel. Powiem wam, że godzina 10, wieczór, punkt. A ci z przeciwka, co wczoraj jadłem, widzieliście na filmie, oni fajne jedzenie mają, dobre jedzenie. Ale oni się cały czas, widzę, tam rozkładają. Oni jeszcze tam nie uruchomili sprzętu, nie? Jutro w hotelu mam o 5 ustawione budzenie. Muszę się jeszcze im przypomnieć, tylko tutaj już wchodzimy do hotelu. Dobra, budzenie potwierdzone. Strażnik windy, strażnik hotelu. Naprawdę fajnie się to prezentuje. Tam nasza recepcja. A my do windy i na 5 do pokoju składać filmy. Czekamy na windę. Mówię, dzisiaj nie byliśmy tam zjeść naprzeciwko. Fajne tam mają, ale przynajmniej zobaczyliście coś nowego. Gdzie winda się otwiera na dwie strony. Tam zależnie kto w którą stronę wysiada. My na 5. Dojechali. Kto pamięta, w którym pokoju jestem? Było już na filmach. Oczywiście 507, czyli tutaj. Dobra, tutaj prowiant, tu kolekcjonuję następne jedynki. Zrobimy jakiś konkurs. Słuchajcie, muszę rozstrzygnąć ten skarpetkowy konkurs jeszcze. Dobra, to co? Ja tutaj działam, zaraz odpalam sobie komputer. Wszystkiego dobrego, do następnego odcinka. Lajkujcie, subskrybujcie. Pozdrawiam. Cześć.